Nowy, 6-odcinkowy dokument Lifetime pod tytułem Surviving R. Kelly, którego premiera miała miejsce 3 stycznia, był jedną z najtrudniejszych i najbardziej przykrych produkcji do obejrzenia dla wielu osób. Jedyne, co przychodzi na myśl podczas oglądania serii, to jak to możliwe, że artysta wciąż nie został skazany. Czy naprawdę był żonaty z Aaliyah, która wtedy nie miała nawet 18 lat? Dla tych, którzy nie czują się na siłach, aby obejrzeć ten dokument, oto niektóre z najważniejszych informacji, jakie zostały ujawnione w Surviving R. Kelly, którym jednak artysta stanowczo zaprzecza. Film dokumentalny opowiada w większości o zarzutach, jakie wysunięto przeciwko raperowi. Przeprowadzono wywiady z wieloma tak zwanymi ocalałymi oraz ich rodzinami, którzy podzielili się swoimi przerażającymi przeżyciami z domu R. Kelly'ego. Jedna z dziewcząt, Dominique, z pomocą matki została uratowana w trakcie powstawania filmu. Po obejrzeniu wywiadu opublikowanego przez TMZ, przeprowadzonego z Jocelyn Savage, jedną z rzekomych dziewcząt zmanipulowanych przez R. Kelly'ego, matka Dominique rozpoznała córkę stojącą obok Jocelyn i dowiedziała się, że jest ona w LA. Kobieta poszła do hotelu, w którym zwykle przebywała Dominique i zaczęła misję ratowania dziewczyny. Jednak nie wszystkie z tych pań miały tyle szczęścia, by znaleźć drogę ucieczki. Jednym z najbardziej szokujących sekretów, które ujawniono w dokumencie, była informacja, że Kelly podobno w 1994 roku ożenił się z Aaliyah. Akt małżeństwa, który przedstawiono w filmie opublikowany przez Vibe, stwierdza, że Aaliyah miała wówczas 18 lat, chociaż uważa się, że naprawdę miała tylko 15. Czy to znaczy, że okłamywała wszystkich? W końcu za życia nigdy nie udzielała informacji na temat wieku ani związku z R. Kelly. Były kierownik wyjazdów i osobisty asystent Kelly'ego, Demetrius Smith, w filmie dokumentalnym twierdzi, że to on załatwił dla nich papiery. Powiedział: Aaliyah była nieletnia, zdobyliśmy licencję małżeństwa, to była krótka ceremonia, nic wyszukanego. Aaliyah wyglądała na zmartwioną i przerażoną. Kolejnym bardzo niepokojącym szczegółem, którego dowiedzieliśmy się, była historia piosenki You Are Not Alone R. Kelly'ego, którą śpiewa Michael Jackson. Martinez, jedna z tych, która ocalała, ujawniła, że będąc R. Kelly'em była zaangażowana w fizyczny związek z nim i chociaż była nieletnia, zaszła w ciążę. Kiedy się o tym dowiedziała, chciała ją usunąć i podzieliła się swoją decyzją z R. Kelly'em, a to zainspirowało go do napisania You Are Not Alone. Nie wszystkie kobiety, z którymi przeprowadzono wywiady, to dziewczęta, które rzekomo były przez niego przetrzymywane. Wśród wypowiadających się była Andrea Lee, była żona R. Kelly'ego i jego tancerka. Mając 3 dzieci, Lee w 2005 roku po przejściu domniemanego nadużycia i napaści złożyła wniosek o zakaz zbliżania się przeciwko swojemu byłemu mężowi. Zresztą ślub Lee był czymś, czego się nie spodziewała. Nie miała nawet sukni ślubnej i był to początek manii kontrolnej Kelly'ego. Jak twierdzi Lee, nie miała ona pojęcia, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami muzyka. W filmie powiedziała, że dowiedziała się, że przeciwko jej mężowi wysnuto 21 zarzutów o nadużycia wobec nieletnich z telewizji w szpitalu, gdzie przebywała po urodzeniu ich syna Roberta Juniora. To przelało czarę goryczy, kobieta wspomina. Pamiętam, jak wyszłam na balkon i wspinałam się. Poszłam do National Domestic Violence Hotline. Zadano mi 17 pytań i na liście były tylko 2 rzeczy, których Robert mi nie zrobił. Wtedy stało się to dla mnie prawdziwe. W filmie dokumentalnym mówi się, że panie w ramach kary były głodzone i ignorowane, nie wspominając już o fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad nimi. Serial ujawnia jeszcze wiele innych niepokojących zarzutów, jak i przerażających zeznań. R. Kelly zaprzecza wszystkiemu, co zostało powiedziane, ale czy ten dokument będzie gwoździem do jego trumny? Czy te doniesienia w ogóle są prawdziwe? Chętnie poznamy Waszą opinię. Polecamy też nasze inne filmy.